pięknym widokiem na jezioro Ełckie, część pojezierza Ełckiego. Rozpoczynamy tę prognozę pogody, bo dziś z kamerą pogody TVP Info gościmy w Ełku. Słyszą Państwo ryk silników skuterów wodnych, dlatego że jeszcze niedawno trwały tu Mistrzostwa Polski w skuterach wodnych. Nic dziwnego, w końcu Ełk to motorowodna stolica Mazur, możemy śmiało powiedzieć. Patrząc na pogodę, na razie ta pogoda nie jest zbyt słoneczna, ale nie jest też za zimno. Nie pada deszcz, jednak zachmurzenie jest bardzo duże, jeśli chodzi o północny i północny wschód naszego kraju. Tu niewykluczone, że mogą pojawiać się przelotne opady deszczu. Jednak temperatura jak na weekend nie jest najgorsza. Mieliśmy silne opady deszczu, mieliśmy burze tragiczne w skutkach, a teraz mamy bardzo dużo słońca. Nad Polską jest wyż. Ten wyż powoduje, że słońca nam nie będzie brakować do końca dnia. Wspomniane opady deszczu przelotne mogą pojawiać się tylko na północnym wschodzie. Temperatura bez upałów, wyrównana, umiarkowana, od 20 stopni na północy kraju do maksymalnie 25 w regionach południowych. Jutro zapowiada się równie słoneczny dzień. Wyższy będzie powodować, że rozpogodzenia sięgną w głąb kraju. Zniknie zachmurzenie na krańcach północno-wschodnich, zatem Podlasie, Warmia, Mazury, tu też będzie można skorzystać z kąpieli słonecznych. Temperatura będzie jeszcze wyższa, jeszcze przyjemniejsza, do lokalnie 28 stopni na zachodzie, na południu kraju, a niewykluczone, że pojawi się gdzieniegdzie nawet 30 stopni i popołudniowe burze na zachodzie kraju, bo proszę Państwa, niestety, łyżka dziegciu, pogoda będzie się zmieniać, ale tu w Ełku na pewno będzie świeciło słońce, o czym zapewni nas prezydent Ełku, Tomasz Andrukiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Te zawody skuterów wodnych, musimy o nich powiedzieć, one już na stałe wpisały się w obraz Jeziora Ełckiego. Tak jest, nasze jezioro stało się ulubionym miejscem dla miłośników sportów motorowodnych, takich jak skutery czy motorówki. Tutaj odbywają się już od 4 lat eliminacje Mistrzostw Polski, a nawet gościliśmy finał Mistrzostw Polski w skuterach wodnych, a na tych śmiałków można patrzeć z każdej części promenady. Przyznam szczerze, nie można oderwać oczu, potrafią robić niesamowite rzeczy, ale to nie jedyne imprezy, które przyciągają turystów, a także okolicznych mieszkańców do Ełku. Już w ten weekend, proszę Państwa, wielkie święto ognia i wody. Tak jest, festiwal Ogień i Woda organizujemy od 4 lat. Jest to takie połączenie i ognia, i wody, i wszystkiego, co z tym związane. Mamy gwiazdy muzyczne, wczoraj mieliśmy Manchester, dzisiaj Monikę Brodkę, ale do tego oczywiście pokazy pirotechniczne, konkursowe, do tego pokazy tańczących fontan. O tym będziemy mówić w kolejnych naszych spotkaniach pogodowych, ale powiedzmy o tym, co jest wielką atrakcją Ełku. Kolej wąskotorowa. Mówię Ełk, myślę kolej wąskotorowa, bo to zabytkowa kolej wąskotorowa. Dlaczego każdy, kto przyjedzie tu, powinien ją zobaczyć? Kolej wąskotorowa powstała na początku XX wieku. Mówimy, że to jest nasza stara, poczciwa kolejka, stary, poczciwy Kopciów, którym każdy powinien się przejechać, który tutaj przyjeżdża w okolice. Przejechać się wąskotorówką w stylu retro, popatrzeć na Mazurskie Jezioro i popatrzeć na to cudo techniki. Tak, kolej wąskotorowa przed południem na pogodę i na niepogodę dojeżdża do pięknych sypitek, ale kiedy wrócimy już z powrotem do Ełku, bo to prawie całodniowa wyprawa, proszę Państwa, to koniecznie musimy trafić tu na szereg imprez. Już pod koniec lipca. Pod koniec lipca zapraszam na Mazurskie Lato Kabaretowe, znany w całej Polsce festiwal kabaretu, festiwal śmiechu, który będzie organizowany po raz enty w naszym Ełku. Warto przyjechać, pośmiać się i popatrzeć na najlepsze grupy kabaretowe w naszym mieście, które do nas zawitają. Tak, Mulatka to już jest słynne wydarzenie w Ełku, ale jeszcze powiedzmy o tym, co jest wyjątkowe, czyli zawody balonowe. Tak jest, zawody balonowe, które będziemy gościli w Ełku od 11 do 14 sierpnia, które odbywały się po raz kolejny. Ponad 60 tych aerostatów, bo tak się fachowo nazywają balony, będzie latało nad naszym miastem i z tej okazji wybiliśmy coś szczególnego, wybiliśmy monetę, 4 aerostaty mazurskie, które wprowadzimy do obiegu tutaj w mieście. Będzie można się posługiwać tą monetą do 30 września i te aerostaty i ten balon, tutaj taki brelok z hasem Ełk tu wracam, będą do nabycia i będzie można nimi nawet płacić w ełckich pubach, restauracjach i innych lokalach. Ale zanim się odbędą balony, odbędzie się też mazurski motoshow, czyli wyścigi na 1/4 mili. Na to też warto popatrzeć, tym bardziej, że do Ełku przyjedzie samochód odrzutowy o mocy 5000 koni mechanicznych. Proszę Państwa, mnóstwo atrakcji, jak słyszeliście Państwo w Ełku. O nich w kolejnych naszych spotkaniach pogodowych już za godzinę. Zapraszam. Do zobaczenia.